Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym kosmetycznym filmiku i dziś zrobimy sobie porównanie. A dlaczego? Dlatego, że jakiś czas temu w ofercie marki Basic Lab pojawiły się te oto dwa nawilżające emu żele. Z pozoru identyczne, ale też widzicie różne kartowniki. Czy coś między nimi jest innego? Czy czymś między sobą się różnią? No właśnie, dopytujecie mnie, który wybrać, na który postawić, jakie są te różnice, czy rzeczywiście są jakieś różnice, bo patrzycie sobie na stronę lub też strony różnych sklepów i porównujecie ceny i o co tak naprawdę chodzi i prosicie mnie, żebym zrobiła dla Was takie porównanie. Więc stwierdziłam, że to jest dobry pomysł, przetestowałam oba te produkty. Trochę mi to zajęło, wybaczcie, ale chciałam wypowiedzieć się dla Was tak w 100% na ich temat i dokładnie między sobą porównać, także dzisiaj będzie właśnie taki film na kanale, jeśli Was interesuje, to zapraszam do oglądania. No dobrze, moi drodzy, zacznijmy od najważniejszej sprawy, czyli od składów tych oto dwóch produktów. Zaraz zobaczycie przebitkę, tablicę, na której macie pełne składy, w sumie to prawie pełne składy, bo wypisałam te najważniejsze substancje aktywne, bez substancji pomocniczych, które są identyczne i możecie sobie porównać, jakie są między nimi różnice. Zobaczcie, że jeśli rozmawiamy o składnikach aktywnych, to w obu produktach mamy praktycznie takie same. Różnica jest tylko w jednym, a dokładnie w tym, bo mamy tutaj dodatkowo wyciąg ze śnieżnego lotosu. Wszystkie pozostałe składniki są takie same. Różnica jest też w procentowych stężeniach substancji aktywnych, jeśli rozmawiamy o ektoinie i o aminokwasach. Te aminokwasy są takie same w przypadku tych dwóch produktów, one są wymienione w składzie, ale jeżeli popatrzymy na procentową ilość aminokwasów, procentową ilość ektoiny, no to wiemy, że w tym białym kartoniku, w tym białym opakowaniu jest w tym produkcie tego zdecydowanie więcej, plus jeszcze ten dodatkowy surowiec, ten wyciąg ze śnieżnego lotosu. No to teraz już wiecie, że jeżeli będziemy porównywać składy, to mamy je praktycznie identyczne, oprócz tego, że w tym białym kartoniku, będę tak mniej więcej rozróżniać te nawilżające emu żele, żeby Wam też było łatwiej, w tym białym kartoniku mamy większą zawartość procentową surowców i mamy też jeden składnik więcej. Ale z takich informacji dodatkowych to oba produkty zamknięte są w szklane opakowania wyposażone w pipetę. Dla jednych to jest dobre rozwiązanie, dla innych niekoniecznie. W przypadku tej niebieskiej wersji mamy dostępne dwie pojemności. Pojemność 15 ml w cenie około 100 zł i pojemność 30 ml w cenie około 150 zł. Natomiast jeżeli rozmawiamy o wersji białej, to tutaj z kolei mamy pojemność 30 ml w cenie już ponad 200 zł. Więc jest to dosyć dużo. Nie wiem, czy jest dostępna wersja 15 ml i powiem Wam szczerze, że ja nie znalazłam takiej wersji. Więc już widzicie, że tutaj mamy różnicę w pojemności, bo jeśli chcecie sobie wypróbować, czy rzeczywiście taki emu żel działa, no to wiadomo, najlepiej postawić na 15 ml, ale z drugiej strony cenowo lepiej wychodzi pojemność 30 ml, więc już od razu warto zainwestować w większe opakowanie, ale też nie macie tej gwarancji, czy ten produkt się u Was sprawdzi. No tutaj musicie już sami podjąć decyzję, co będzie dla Was odpowiednie. Kolejna sprawa, każdy z tych produktów nadaje się do stosowania na dzień i na noc. Tak naprawdę rano i wieczorem, możecie stosować tylko rano, tylko wieczorem albo aż rano i wieczorem. I każdy z nich ma przydatność od otwarcia 6 miesięcy. Jak je stosujemy? Identycznie. Nakładamy na skórę oczyszczoną, na skórę twarzy, szyi, dekoltu, omijamy okolice oczu i możemy stosować tak naprawdę pod krem nawilżający,
pod filtr, pod krem nocny. Tutaj już wszystko będzie zależało od Was. I skupmy się na chwilę na formule, bo to też jest, też Was interesuje i chcecie wiedzieć, no właśnie, emu, żel, o co tak dokładnie tutaj chodzi. To jest połączenie emulsji i żelu. I rzeczywiście ta konsystencja w obu przypadkach jest bardzo do siebie zbliżona. Mamy taką konsystencję, powiedziałabym, wodnistą, lekko taką zabarwioną na biało, przypomina emulsję, ale nie do końca tą emulsją jest. Jeśli mówimy o żelu, to raczej bym powiedziała, że to jest taki rozwodniony żel. Natomiast podczas rozsmarowywania na skórze będziecie odczuwali taką formułę satynową, powiedziałabym lekko tłustą. To jest bardzo przyjemne uczucie, takie uczucie sensoryczne, jak to się mówi, więc też fajnie ten produkt rozprowadza się na skórze. Nie ma absolutnie mowy o tym, żeby gdzieś tutaj skórę naciągać. Nie, bardzo ładnie się go rozprowadza. Wydaje mi się, że w przypadku tego produktu w białym kartoniku ta konsystencja jest bardziej taka właśnie satynowa, niż jeśli rozmawiamy o tym niebieskim. Natomiast po nałożeniu na skórę, w przypadku niebieskiego mam wrażenie, że efekt przez kilka sekund jest taki nieco lepki, jak dotkniecie skórę, bardziej niż w przypadku tego, natomiast on też szybko się niweluje, bo obydwa produkty momentalnie się wchłaniają i to się od razu czuje i nie pozostawiają na skórze żadnego tłustego filmu. Dlatego też są to preparaty, kosmetyki, powiedziałabym, dobre dla każdego typu skóry. One się sprawdzą zarówno w przypadku skór suchych, normalnych, odwodnionych, dojrzałych, ale też dla osób, które posiadają skórę mieszaną czy tłustą, gdzie wiadomo, ten tłusty film, te konsystencje takie nieprzyjemne, lepkie, no nie są dla nas korzystne. My takich, jak wiecie, ja posiadam skórę mieszaną, więc my takich konsystencji nie za bardzo nie lubimy i nie chcemy takich kosmetyków, ale w przypadku tych dwóch emużeli naprawdę muszę Wam powiedzieć, że ta konsystencja, ta formuła jest bardzo fajnie dopracowana i to jest dla nich ogromny plus. Nie ma też mowy o jakimś takim świeceniu, tu nie ma żadnych drobinek i też co jest bardzo ważne, w składach tych dwóch produktów nie ma substancji zapachowych, moi drodzy, czyli będą to idealne kosmetyki również dla skór wrażliwych, dla skór alergicznych, skór atopowych. Absolutnie nie ma mowy o jakimkolwiek podrażnieniu, o jakimkolwiek pieczeniu. Nawet jeżeli, sprawdziłam, podprowadzimy delikatnie tutaj wyżej w tej okolicy sobie serum, gdzie wiemy, że okolica wokół oczu jest bardzo wrażliwa i musimy tutaj uważać, to powiem Wam, że nic absolutnie się nie działo, ale to jest taki eksperyment, który ja dodatkowo wykonałam. Natomiast formuła jest super. Ja osobiście nie czuję żadnego zapachu w przypadku tych dwóch produktów, ale producent ostrzega, że może pojawić się taki charakterystyczny zapach związany z aromatem surowców wykorzystanych właśnie w formule tych dwóch preparatów. Przetestowałam je specjalnie dla Was na różne sposoby, czyli nakładałam je w porannej pielęgnacji pod kremy różnego rodzaju. Nakładałam je w wieczornej pielęgnacji również pod kremy różnego rodzaju. Nakładałam pod filtr, stosowałam bezpośrednio pod makijaż w połączeniu z kremami pod makijaż. Słuchajcie, w każdym przypadku jeden i drugi produkt bardzo dobrze się u mnie sprawdziły. No ale teraz powiecie, ok, no ale Anita, dla kogo? Komu zaproponujesz który produkt i u kogo lepiej się sprawdzi? Mówimy sobie o tym, że składy są bardzo podobne, że składniki są bardzo podobne. Te stężenia surowców, jakiejś tam wielkiej różnicy między nimi nie ma. Formuły identyczne, bez zapachów, podobne opakowania. Ale czy rzeczywiście są jakieś różnice? Są, słuchajcie. I już Wam mówię dokładnie jakie. Zacznijmy sobie właśnie od tego emużelu, czyli emulsji żelu nawilżającego, gdzie mamy mniejsze stężenie ektoiny, mniejsze stężenie aminokwasów, ale nie mamy tutaj też tego wyciągu ze śnieżnego lotosu. Dla kogo to będzie dobry produkt? Dla skór suchych, dla skór odwodnionych, dla skór, które potrzebują nawilżenia, skór normalnych, mieszanych, tłustych, tak naprawdę do każdego typu skóry, skór wrażliwych, skór atopowych. To będzie świetne rozwiązanie dla osób, które chcą zacząć działać, wybaczcie,
Na intrus mały. To będzie świetne rozwiązanie dla osób, które chcą już działać przeciwzmarszczkowo, które widzą u siebie pierwsze zmarszczki powstałe również z takiej suchości skóry, kiedy ta skóra potrzebuje nawilżenia. Dla osób, które borykają się z zaburzoną barierą hydrolipidową i potrzebują dodatkowego działania. To będzie dla Was świetny produkt. Producent podaje, że nada się również do skóry dojrzałej, owszem, ale jeżeli będziemy tutaj patrzeć pod względem skóry dojrzałej, mieszanej lub tłustej, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę skórę dojrzałą i już taką powiedziałabym bardziej przesuszoną, a zazwyczaj właśnie taka jest skóra dojrzała, to ten produkt będzie dla Was za lekki, zdecydowanie. Więc ja uważam, że jeżeli jesteście w wieku tak pomiędzy 20 a 35, to szybko zauważycie różnicę w jakości Waszej skóry. Ten produkt będzie dla Was idealny, też między innymi ze względu na to, że mamy tutaj mniejszą zawartość tą procentową substancji aktywnych, ale tak jak mówię, ja już w wieku przed 40 lepsze efekty zauważyłam w przypadku tego produktu. I zaraz do niego dojdziemy. Także już wiecie, komu polecam wersję niebieską, a komu polecę wersję, no właśnie, tę wersję białą, gdzie mamy więcej, większe stężenie substancji aktywnych i ten dodatkowy składnik. Ten produkt ze względu na swoją formułę również bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku każdego typu skóry. Tak jak powiedziałam, skóry suchej, normalnej, mieszanej, atopowej, odwodnionej, tłustej. Będzie świetnym rozwiązaniem dla kobiet już w starszym wieku, czyli powiedziałabym po tym 35 roku życia, ze względu na większe stężenie procentowe substancji aktywnych. Co jeszcze? Będzie to dobre rozwiązanie również dla osób, które chciałyby skórę delikatnie rozjaśnić, nadać jej równego kolorytu, podziałać w tym kierunku. Co prawda, producent informuje, że to jest dobry produkt na przebarwienia. Moim zdaniem nie do końca, to jest za lekki produkt na przebarwienia, bo trzeba też pamiętać o tym, że przebarwienia są różne i są takie przebarwienia, które mogą być bardzo głęboko w naszej skórze i on się nie sprawdzi. To jest, natomiast uważam, że to jest bardzo dobry kosmetyk, który odświeży koloryt Waszej skóry. Między innymi właśnie też ze względu na ten wyciąg ze śnieżnego lotosu. Czyli nada Waszej skórze takiego ładnego kolorytu, blasku, być może delikatnie ją rozjaśni, ale tak naprawdę bardzo delikatnie. Sprawdzi się właśnie też w przypadku wszystkich skór, które po zimie potrzebują właśnie takiego no naturalnego, ładnego blasku kolorytu na Waszej skórze, więc zdecydowanie postawcie na to serum, na tą emulsję żel. To będzie dla Was lepsze rozwiązanie niż ten produkt. Czyli tak, to mogłabym zalecić każdemu, tak na dobrą sprawę bez względu na wiek, ale na pewno dla młodszych skór, to serum uważam, że będzie zdecydowanie lepsze dla skór starszych, i dla osób, które potrzebują wyrównać kolorytu, które mają skórę poszarzałą, która no, potrzebuje tego blasku, to na pewno będzie dla Was lepsze rozwiązanie. Jeśli rozmawiam o konsystencjach, każdy z tych produktów sprawdzi się tak naprawdę do każdego typu. Więc zobaczcie, z jednej strony mamy dwa produkty, dwa kosmetyki, które stworzyła marka Basic Lab, bardzo do siebie podobne, a z drugiej strony jednak ten produkt jest zdecydowanie moim zdaniem ciekawszy. Właśnie ze względu na to swoje szersze spektrum działania, na to, że skóra dojrzała zdecydowanie bardziej go polubi, czyli tutaj wszystkie panie, które lubią tego typu produkty, które już są w tym wieku jak ja, nieco młodsze, ale też nieco starsze, na pewno powinny wybrać jednak ten oto produkt. Także myślę, że tym dzisiejszym filmem, mam taką nadzieję, że tym dzisiejszym filmem rozwiałam Wasze wątpliwości, który emużel wybrać. Ja wiem, że jest ta różnica w cenie i to serum od marki Basic Lab na ponad 200 zł to jest dużo i nie każdy z Was będzie mógł sobie na to pozwolić.
Może wtedy warto postawić na takie 15-mililitrowe serum właśnie to niebieskie, żeby uzupełnić Waszą pielęgnację, taką nawilżającą, działającą na barierę hydrolipidową. Jeśli chcecie mieć taki produkt Waszej pielęgnacji, który będzie jednak no, fajną taką bazą, bo na przykład stosujecie kremy z retinolem, stosujecie produkty z retinolem, typu serum, tak? Albo jesteście w tej chwili na jakichś kuracjach, warto pomyśleć o takim produkcie. A przy okazji jeszcze chciałam dodać jedną ważną sprawę, bo teraz mamy taki okres, że zimowy, że działamy jeszcze różnymi zabiegami na naszą skórę i też przygotowujecie skórę do przyjścia wiosny. Potrzebujecie fajnych produktów, które też na tą skórę będą działały, ale z drugiej strony Wasza skóra po zabiegach jest mocniej przesuszona, być może też mocniej się złuszcza, może być lekko podrażniona i potrzebujecie jakiegoś fajnego produktu, który na tą skórę zadziała. Zadziała odbudowująco, ochronnie, nawilżająco, zatrzyma tą nadmierną ucieczkę wody z naskórka. Też da Wam taki komfort ukojenia nawilżenia, to tutaj na pewno zdecydowanie lepiej sprawdzi się ten emużel. Właśnie ze względu na większe stężenie substancji aktywnych, takich jak ektoina i aminokwasy, które będą działały właśnie na ten problem, który może się u Was pojawić po zabiegach. Marka również informuje nas o tym, że to będzie fajny produkt po różnego rodzaju oparzeniach słonecznych. Ja osobiście uważam, że nie powinniśmy doprowadzać naszej skóry do tego, żeby te oparzenia posłoneczne się pojawiły. Ale są różne takie przypadki, że czasami wszystko, słuchajcie, może się zdarzyć. Więc na pewno to też będzie świetny produkt regenerujący, taki odbudowujący dla Waszej skóry. Przedstawiłam Wam dzisiaj porównanie tych dwóch emużeli. Wy zdecydujecie oczywiście, na który postawić i które wybrać. Ja mam tylko nadzieję, że już rozwiałam Wasze wątpliwości i będziecie może lepiej się poruszali w gąszczu tych wszystkich kosmetyków, a przynajmniej łatwiej będzie Wam podjąć decyzję, na który kosmetyk wydać Wasze pieniądze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!